Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Drodzy kibice Podbeskidzia, wiemy jaki czas spotkał nas. Wiemy, że rozgrywki zostały wstrzymane. Wiemy, że teraz jest ważne, żebyśmy zadbali wszyscy o siebie i o naszych najbliższych. O to, żebyśmy byli bardzo odpowiedzialni i przede wszystkim cierpliwi. Rozgrywki zostały wstrzymane, nie ma meczów. Wiem, że wy jako kibice chcielibyście nas dopingować. My chcielibyśmy dla was stworzyć widowisko, wygrywać mecze. Chcielibyśmy być razem z wami, ale dzisiaj musimy zachować duży rozsądek. Przede wszystkim jest najważniejsze dla nas bezpieczeństwo i tym musimy się kierować. Musimy być cierpliwi i konsekwentni w naszym działaniu. Posłuchajmy tych, którzy są mądrzejsi od nas w tym temacie i którzy nam sugerują, żebyśmy przede wszystkim dbali o swoje zdrowie. Zadbajcie o zdrowie swoje i zdrowie najbliższych i tych ludzi, którzy nas otaczają. Przede wszystkim zostańcie w domu i bądźcie odpowiedzialni. Jeszcze raz powtarzam, jak tylko możecie, to bądźcie odpowiedzialni. Na pewno doczekacie się kolejnych meczów Podbeskidzia i kolejnych emocji na naszym stadionie. My na pewno też z niecierpliwością będziemy na to czekać. Ale zostańcie w domu i dbajcie. Jeszcze raz mówię, dbajcie o siebie.